co ona nam powie jeszcze, Rebecca. Feeling okay? Better. But I'm worried that it could happen again. The two data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like two minds fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, you know, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. Kurde, za bardzo nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że ona zabiła ją, tak? Czy jakby, nie wiem... Albo to berło ją zabiło, tę przyjaciółkę jej. Już nie pamiętam. Kurde. Może to w jakimś DLC-ku było, którym go nie grałem. Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that. Sean, don't forget to water the plants while I'm under, okay? I'll add it to the calendar. I'll tattoo it on my leg. Dobra, chodźmy z powrotem. Chodźmy z powrotem. Ja się tu chyba już pokażę. Wejdźmy tam. All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Okej. Okay. Mi dobrze. Nie będę musiał ucinać tygodnia nagrania łódki. Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript if you're looking for something. I can go and... No, I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... That message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived. I died. And now I sleep. And in my sleep, I dream. And in my dreams, I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the Wolfkist. Find the Mad One. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. There she is, England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory, the Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randvi! Dig in your oars! All standing! Have you spotted something? Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood! May Thor bless you all on your way! We will see you soon! Sail on! Yes! I'm ready for whatever these green-cum fairy folk have to throw at us! Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not. They will not scoff at our visit. Of the four kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No. No. We will speak with them. Get the lay of the land.
and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick and a single rune to their timid god? That rune is called a root, Doug. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. A sobie pływamy po rzeczkach, po rzeczce. Rzeczyce. I tutaj nam jakiś kołczan nam się wibruje. What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Doug. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation. Że pogrzeb robią. Kingowie robili taki pogrzeb w wodzie i potem strzelali łuku. Z łuku. Który się palił. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cup jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. No, ciekawie, ciekawie. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Dużo bardziej, dużo ładniej niż w tej Norwegii. Tak myślę. Mimo, że jesień. No to tekstura z tego... Tego mastu wygląda fatalnie. Ja to już pominę. Ale drzewka z daleka wyglądały fajnie. Bardzo lubię początek, taki wiecie, nowy start, coś takiego. Nie lubię w momencie, kiedy wiecie, przejdę coś do końca, na przykład jestem tam takim koksem i cały czas tam jestem, tym koksem ten. Lubię, kiedy to się posuwa dalej i jestem od nowa znowu, takim lajkiem. I trzeba coś, wiecie, od zera do bohatera zrobić. Dobra, pokażmy się. I możemy stąd wychodzić już. Popluskać się. Panem kim? Czaplom? Bocianem? Co to jest? To wygląda jak taki bocian w sumie. Może bocian, może bocian. Opuść łańcuch morski. Łańcuch morski. Co to znaczy? Wow, zobaczmy. Tam. A, to. Dobra, no czekajcie, zobaczę tylko czy... Dobra, wszystko okej, sprawdzałem czy mi kamerka nie zaczęła lagować. Niestety coś się z nią dzieje, nie tak... Dobra. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. O! Skrytobójstwo. Oni stoją tyłem odwróceni. Dobra, weźmiemy go. Kurde. Nie. Ty mnie widzisz? Co, i co, koniec? Dobra, zobaczmy, jak jestem w stanie się tu bić toporem. Wow, co jest? Chwila. Muszę zrobić jedną rzecz. Sprawdzić poziom trudności, bo zabiłem go na dwa hity. A przy tym poziomie trudności to było niemożliwe. Chwila. Co? Poziom trudności walki, jak własny. Znaczy? Nie wiem, dajemy koszmarny, wracamy. Poziom trudności ukrytych akcji trudny. Eksploracja, test najwyższy, czyli tropiciel. Tak? Tak, tropiciel. Ogólne sterowanie wydarzeń czasowych. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, no to tyle, okej, okay, dobra. Nie mogę? Ciekawe, ciekawe czemu tak zrobili. Bo ewidentnie czuć, że jest coś łatwo. No nie wiem.
I bom ci mieczem, kurde gościu. Dawaj, kręcimy się. Wow. No i teraz to prawie bym zginął, więc... Wow. Dobra. No to prawie zginąłem. Dawaj, gościu. No tylko, że ginie w sumie na 3 hity. Muszę... Wow. Prawie mnie zabił teraz. Tego strzału, z tego łuku. Dawaj. W sumie kwestia jest też taka, że ja wtedy miałem tarczę. A teraz nie mam tarczy, tylko mam... Mam dwuręczny topór. Jezus, trafił mnie. Szlak. Mam dwuręczny topór, uleczmy się. A dwuręczny topór sprawia, że obrażenia są większe, nie? Więc w sumie to ma trochę sensu. Może być tak, że dalej mam koszmar. No, biorąc pod uwagę, jak łatwo mnie zabił prawie ten gościu, to chyba mam. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Czy mogę teraz zmienić? Rozgrywka. Weź trudności, koszmarny. To jest tropiciel. Git. Nie możesz zmienić poziom trudności gry w trakcie tej aktywności. No dobra, to w takim razie muszę sobie zmienić. Później, muszę najpierw przejść tutaj do końca. Zobaczmy sobie, co nam Kruk powie. Wow! Ad ładnie, Jezu! Ale pięknie. No, szkoda, że ta Norwegia jest na początku. Tam w ogóle słońca nie ma, w sensie, patrzcie jak ładnie to wygląda. Kurde, mega. To mi się podoba, no i ta Anglia wygląda naprawdę ślicznie. Ślicznie. Dużo ładniej niż niż ta Norwegia. Dobra, pobierzmy rzeczy. Łańcuchowa zapora na rzece. Dobra. Pobierzmy sobie po prostu rzeczy, nie będę się bardzo zastanawiał, co zrobić. Wejdźmy do góry, bo chyba tam muszę. Na dole, okej, czyli tu na dół, dobra. Ko? Chyba tak. Czy ja mogę rozwalić te rzeczy? Chyba tak. Nie. Okej. No dobrze. Okej, no to kręcimy. Kręcimy, czy tu rozwalamy coś? Jak to ogarnąć? Zobaczmy. Wejdźmy do góry. Co mogę tu zrobić? Ja muszę chyba znaleźć tutaj takie korby, tak? W sensie, czy tam coś, żeby to pociągnąć. Albo opuścić. Ja mogę coś strzelić? Tutaj? Tu się w ogóle coś świeci na czerwono. Aha. I tyle? Okej. No to myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. No lepiej. Dawać mi tu, kurde. Lecimy dalej z koksem. Dalej. Przygodo. Pięknie. Bardzo mi się podoba. Ładniej niż w Norwegii. Przez to, że tam jest cały czas ten śnieg, to mam takie wrażenie, że w pewien sposób to piękno zostało zabrane, no bo wiecie, jak wszystko jest białe, to nie ma różnorodności. Aczkolwiek śnieg też sam w sobie jest piękny. No ale światło tu nic nie robi, nie? A tutaj robi dużo. Suckling pig, tender and juicy, and the ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire, brick by brick. And ours will not crumble to dust. All things end, Dog. Ruins are not a warning,
They're a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Tam góry coś jest. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hoped to find. No. Let us get a closer look. Okay. Będziemy chyba porozmawiać z pierwszymi osobami tu. Tam w ogóle coś jest. To wygląda w ogóle jak taka współczesna... Jak taka współczesna... No widzę, że to jest ten, ta wieża widokowa, czy tam... ...organizacyjna. To? Gra ten Bridge Skye. 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 Czy coś. Ragnar. If they are foes, then we fight them all together. Okay. Ładnie, ładnie. Kojarzy mi się, kurde, nawet Life is Strange albo błatka gra Firewatch. Uroka oglądałem dawno, dawno temu. Bardzo klimatyczne. Bardzo podobnie to wyglądało. Miejsce, w którym się poruszało. Taki las. Taki wielki las. Dobra. To się chowam. Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Thornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckrout, and draw your weapon. No to mamy bójkę. No to bójka. Ja w ogóle strzelałem, patrzcie to. Pokręcimy się i rozwalamy wszystkich. Nie. Jejku, co się działo w ogóle? Traciłem tak dużo czegoś tam. Dobra, tu jeden. Okej, i bum. Co jest? Jeszcze raz. Nie mogę. Szlak, coś popsułem. Dobra, nie mogę tak długo trzymać kół, bo wtedy bardzo łatwo jest mnie zabić. No to wychodzi. Dobra, lecimy dalej. O, on się zamachuje, nie? Tak gdzieś jakiś proca rzuca. Proca. Dobra, już mogę to naładować. Okej, okay, i bum. I strzeliliśmy tam kilkoma strzałami. Wow! Gościu! A dawaj tu! Dawaj życie! Deptany. Dobra. Kolejny. No, fajnie było, jakbyście mnie nie zabili z daleka. Jeszcze. I uciekam. Okej, okay, żyję jeszcze. Cały czas jestem na jedno uderzenie. O, a co wy robicie w ogóle? Goście. Ciekawie jest. Jedynką mogę jeszcze tutaj uderzyć sobie. Zróbmy tak. Nie mogę. A, nie, dobra. Tak, muszę kogoś zabić, żeby chyba to mi się naładowało, co? Dobra. I tu, lecimy. Bum. Czy to mnie podleczy troszkę? Zabicia mnie leczą? Tylko czas. Ale w ogóle ciekawe, że oni rzucają, kuźwa... Znasz? A, to jest Sigurd, okej. Rzucają sobie jakimiś tymi. Kurde, ja muszę się podleczyć. Dobra, poziom trudności jest koszmarny. Czuję to. Muszę się do czymś podleczyć. Czy gdziekolwiek, czymkolwiek. To jest kasa jakaś, nie chcę kasy. Mam nadzieję, że nie zginę, kurde. To jest co? Próg niedostępny. Dawaj tu, kurde gościu. Dawaj tu. Niepodnoszenie. Dawaj, lecimy do was, kurde.
Wow! Jak nam sieknął. Dobra. Poziom trudności jest taki, jaki powinien być. Flery? Flery mam go? Wow. Dawaj tu. Boom. Dobra. Co wy tu macie w środku? Czy tu jest coś ciekawego? No nie. Nie. No dobrze. No dobrze, no to chyba tyle. Chyba tyle i tak się, kurde, zastanawiam. Będę sobie zmieniał tę broń pewnie często. No, zaraz zobaczę, tylko wezmę sobie trochę... Zjem sobie malin. Fajnie w sumie. Dobra, gdzie mam iść? Mam zajrzeć? Przeszukaj okolice. Po prostu. Dobra. Idziemy... To idziemy do środka. Do tego największego budynku, myślę. Idziemy sobie tu do środka, razem z Sigurdem. Zbierzemy jakieś maliny po drodze. To przyda. I to leci. Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. Okay. Mamy sojuszników chyba. Matthias, let us walk and we will not hurt you. Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I read their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Ciekawe, że Ragnar. W sumie Ragnar to było takie bardzo popularne imię, co? Zapominam znikać, jak są jakieś kotsynki. You know the Sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks? Start anew? I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. Mamy stajennego, co? What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Yanli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Thornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven Clan welcomes you. No to fajnie, no to fajnie. Zakładamy osadę. Mamy nowych sojuszników. Aha. The others have arrived. Come. I have a good feeling about this place. No, ładnie tu. Honored family, friends. Welcome to your new home. Fajnie, fajnie. Fajna taka sprawa. Fajnie to czuć, że wiecie, że jest jakaś nowa rzecz. Nowe miejsce. Nowe przygody, nowe życie, nowy kraj. Wszystko nowe. Czuć taki powiew świeżości. Fajnie. Fajnie to zrobili. Spikselowana mapa. Wow, a to wygląda, kurde,
Budynki są prześliczne w tej grze. Fine work. A long house to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Eivor, Sigurd, I give you England and its four kingdoms. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the Sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Właśnie, mogę sobie jakąś fajną broń zrobić. And now we must raid. We cannot master this land. Zapomniałem o tym w ogóle. Ulepszanie całe resztę. Good work, my dear. What else have you found? No przyjemnie, przyjemnie. No i kurde, no tak to się chce grać. Zobaczcie, jakie fajne słoneczko. Aż już walić to, że tutaj jest noc. W sensie wiecie, no 13 kuźwa już się robi ciemno i nic nie widać. No może przesadzam, ale o 15 już totalnie jest ciemno. Totalnie jest ciemno, więc pewnie tak 14-13 to już zaczyna być. Mamy umiejętności do rozdania jeszcze. No teraz tak zajeżdża bardzo Skyrimę. No to też w ogóle jest Skyrimowe. Ale bardzo mi się podoba właśnie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie. Co to? Rzut broń mi. A po co? Po cholery. Podobała mi się ta tarcza, ale nie podobał mi się... Nie podobały mi się animacje. Animacje, kurde, tego toporu też trochę zostawiałem trochę do życzenia. Trochę. Jeszcze powiedz to 5 razy. Ale to ładnie. Zobaczcie, jak tam ładnie. Tak zielono, tak... Kurde. Zobaczymy jeszcze, kurde, w co pójdziemy, w jaki sposób. Tutaj coś chciałem, nie? Ulepszone skrytobójstwo, tu. Zaawansowane skrytobójstwo. Zdecydowanie będę chciał w to iść, więc... też fajne. To tak. To raczej nie będę raczej się skupiał. Nie będę raczej się skupiał na. Na. Na czym? Na. Tutaj, o właśnie, na tych atakach dystansowych. W sumie schowam się. Ładnie to tu wygląda. Nie potrzebujecie widzieć moje facjaty. Dobra, to gdzieś w ogóle, z tego co pamiętam, było gdzieś tutaj, o tutaj. I tutaj sobie wykupowałem rzeczy. Nie, tu mogę kupić rzeczy dopiero. Brzemię asesyna. Aha, podnieść zwłoki to było. Już muszę sobie, kurde, przypomnieć. Ten ślizg był beznadziejny, zwinne palce też nie. Często by... Nie. Tych nie chcieliśmy rzeczy, ja nie chciałem. Chciałem tutaj coś. Gnięcie, nie do zatrzymania. O. Dobra, to jest spoko, żeby się leczyć częściej. No i to będę więcej prowiantu zabierał. Jeszcze coś tu u góry było, nie? Nie, to jest już jest góra. Słona na łodzi, gotowość do walki.
Segment adrenaliny. Aha, dobra, czyli adrenalina to są te małe paski u góry. Tak, 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 te żółte, okej. A to niebieskie to jest co? Stamina? Wow. Ciekawie. Mistrz tarczy. Nie, to nie, to nie chciałem. A to? Regeneracja pasywna. Nie, myślę, że nie. Muszę sobie wybrać jakieś miejsce, w którym chcę iść. Ale tu ładnie to wygląda. Jezus! Jak taki Wiedźmin, tylko że ładniej. Jeszcze ładniej. Jest taki Wiedźmin. Tego nie chcę. Te przerzuty broni nie są beznadziejne. Nie, łuk nie. Strzał też nie. Krytobójstwo bym chciał. To jest taki cheat trochę. Wow. Co on zrobił? Nice. To jest fajne. To mi się przyda na tym poziomie trudności, co? O, lądowanie z przewrotem. No. A to też taki utility, ale fajne, fajne. Wow, ale to wygląda czadersko. Wow, zobaczcie. On łapie w locie i się obraca. Wow. Ale kurde, jak małe dziecko się cieszy. Mega to wygląda. A to? Wow, 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 wow. Nice. Nice. Dobra, ale ja będę się starał trochę robić to po cichu, więc chyba pójdę na razie w to. A później się zastanowimy, co? Dobra, damy obrażenie od zdolności, 3 dystansowy, to jest wręcz, tutaj jest lekki atak, no lekki atak zdecydowanie. Dobra, lecimy tu, obrażenia od zdolności, mam 4 punkty jeszcze, więc lekki atak, 3 punkty, coś tutaj się odlokowało, okej. Okay. Kryty, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Wait, what? Seria skrytobójstw? Rzucam czymś? Tak. Ciekawie. No ale nie. Pójdziemy zdecydowanie tutaj, w tę stronę, więc... A czemu tego nie mogę? To jest z drugą stronę! Ale spieprzyłem. Teraz to widzę dopiero. Fuck. Ja mam tędy iść. Znaczy tam też i tak pewnie pójdę. Dobra, dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Na razie to oleję, myślę. Pewnie fajne, ale zostawię. Dobra, lećmy tu. A tu w ogóle coś nowego się odblokowało całkowicie. Strzała naprowadzana. O, w Odyssey to używałem. To było fajne. Fajnie tak heady rzucać. Jakby nie maksymalizowałem tych strzały z łuku, ale to było super. To było mega, mega, mega fajne. Bardzo lubiłem tego używać. Właśnie takim rykoszetem, wiecie, czy tam taką podkręconą strzałą niby za ściany, że nikt mnie nie mógł trafić, a ja tam strzałem. Dobra, atak wręcz. I ostatni nam został. Zdrowie, spoko. A więc później będziemy sobie tutaj zaawansowane skrytobójstwo, spoko. No i w sumie to spieprzyłem sprawę, bo gdybym tego nie zrobił, mogę zresetować. Dobra, i co? O, mogę, nice, super. Okej, okay, dobra. To mamy zaawansowane skrytobójstwo. No i możemy faktycznie zacząć się bawić w to skryte mordowanie ludzi. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodziło, bo jak na razie z tego, co mogliście zauważyć na w sumie każdym poprzednim prawie odcinku, no to skrytobójstwo mi nie wychodzi za dobrze. Za każdym razem coś tam gdzieś tam mnie widzą. A więc muszę zdecydowanie bardziej popracować nad tym, jeżeli chcę w ten sposób grać. No ewentualnie możemy to olać, po prostu wiecie, zresetować i pójść sobie bardziej w atak normalny taki. Ręczny. Dwuręczny, czy tam jednoręczny w sumie. No generalnie chodzi o to, że normalna bitwa. Jezu, jak tu pięknie. Jak tu pięknie, aż się muszę wdrapać do góry. Nie, nie na alcie. Tak. No, będzie mi się pieprzyć, bo skoro gram kilka tych gier naraz,
Robię serię z kilku gier na raz. No weź tam złap do góry. No widzę, że się da, no gościu. Dobra. To będzie mi się pieprzyć cały czas właśnie. Niestety. Ale tak jest ciekawiej. Ciężko jest mi się aż tak, żeby wiecie. Ciężko jest mi się tak bardzo wczuć w te gry, żeby grać tylko jedną. Najbardziej to mógłbym grać w Hitmana. Ale też tak sobie teraz pomyślałem, że cały czas w niego grałem i fajnie by było pograć coś innego. Tak sobie pomyślałem o Valhalla. No zobaczcie, to jest brzydkie akurat. To wygląda ohydnie. Tam w ogóle tekstury tak jakby się nie wczytały do końca. Tutaj te drzewa tak, no powiedzmy, że okej. Tam na dole już coś się pieprzy z teksturami. Woda jest w ogóle spikselowana. Tragedia. Ale jak schodzę na dół, to jest pięknie. Więc zejdźmy na dół i nie rozglądajmy się za daleko. I grajmy w tę piękną grą z bliska. Tę piękną grę z bliska. O tak. Slide. Jaki piękny slidzior. No dobrze. 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 Ja myślę, że będę sobie kończył za niedługo, ale chciałbym jeszcze coś zrobić. Chciałbym jeszcze sobie gdzieś pójść, coś zrobić, może gdzieś z kimś się pobić. To jest w ogóle, wygląda ciekawie. Najazd, okej. Okay. Szczeń korzeni. Sigurd wybrał miejsce do osiedlenia się, ale trzeba będzie solidnie się napracować, żeby móc nazwać to niewielkie obozowisko domem. Chciałbym nazwać to domem, ale pójdę tam. Tu są trzy żółte. Sugerowana moc 160? A gdzie jest napisana moc tu? 19? To jak mi się dzieje, uda się? No chyba aż tak nie będę aż tak w maliny się wypuszczał. Zobaczmy tutaj ten poziom trudności w końcu. Koszmarny. I nie wiem, o co tu chodzi, że to wychodzi na to, że to było koszmarne, tylko coś innego, jakieś te milisekundy, tak? Czy coś? Nie wiem. No jest wszystko okej. Okay. No to stosuj. Czytaj ponownie grę w celu zastosowania zmian ustawień. Dobra, ja sobie to zrobię i w sumie to... No to co? No to robimy przerwę jednak. Robimy przerwę odcinka. Nie wiem, czy będzie zaraz kontynuacja kolejnego. Czy będziecie, wiecie, widzieli taką sekundowe przejście. To będzie koniec odcinka, także... Ja tutaj bezpośrednio w tym momencie fizycznie się z wami żegnam. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie. Fajnie by było, jakbyście dali jakiś znak w komentarzu, żebym, wiecie, wiedział, że jesteście tam, słuchacie mnie, czy coś. Dajcie znać, jak będziecie mieli taką ochotę, taki zew. A ja w zasadzie wyłączam to. Tak, wrzucamy sobie ten poziom trudności z powrotem, czy tam, jak to tam było wcześniej. I idę nagrywać taki film informacyjny, który też padnie z waszego punktu widzenia, pewnie już się ukazał. No i to chyba tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się później. Trzymajcie się.